pociąg wyruszył. Nie wiem, ile stał tam, ile, bo się tuliłam do mamy. Ja się z mamą byłam, to jeszcze całe szczęście, tuliłam się do mamy. I pociąg ruszył, pomału, pomału, pomału. Zrozumiałam tylko, jak mówią dorośli do siebie, że Polacy, polscy kolejarze, polscy kolejarze. Obsługa polskich kolejarzy. Pociąg jechał, 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 tak jakby stawał i jechał bez końca. My się sobie ciekawy każdy, gdzie tych ludzi wiozą. Ale pod osłoną nocy uchyliły się drzwi i ja siedziałam blisko i mama blisko. Ktoś mnie wyciągnął za rękę i moją mamę. I jeszcze może kogoś, nie wiem, bo już, wie pani, było ciemno całkiem. Już tam było wszystko jedno. Człowiek mówi, nie pamiętam, coś tam powiedział, cicho, 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 cicho. Kolejarze chyba specjalnie zwalniali, żeby się udało gdzieś na którejś stacji kogoś uratować, wyjąć. I później się dowiedziałam, bo myśmy nawet ufundowali tablicę. Później dzieci się zebraliśmy, kto ocalał, kolejarzom. Stał z furą, tak jak to tory mają takie nasypy, nie, to tam w dole. Widocznie to działało pod ziemię, czy co, nie mam pojęcia. Że są ty się powiadamiali, że na wszelki wypadek, tu będzie, może będzie możliwo zwolnić, może się da kogoś po prostu uratować. Wziął mnie na ręce, bo ja już na nogi nie, w ogóle nie mogłam. Wziął mnie na ręce i mama pomalutku pod schyłkiem, tak, fura stała na tą furę. Bez słowa, bez dyskusji przywiózł nas do swojego domu. Dom był niewykończony w budowie. Zaprowadzili nas do takiej izby niewykończonej, gdzie była słoma. Pamiętam jak dzisiaj. Siadłam sobie na tej słomie, mama koło mnie i tak z taką lampą, jak to na wsi mają takie, co chodzą do obory. Jeszcze nie było drzwi w tej izbie, a to już była jesień, już było tak ładno. Stoją tak, ten gospodarz, co nas przywiózł, starsza babcia chyba, żona jego i taki chłopiec w moim wieku. I tak się na nas patrzy, a ten gospodarz mówi, daj przynieść, chociaż przynieść mleka ciepłego od krowy. Może się ta mała napije chociaż, ale ja już nie piłam tego mleka, nie mogłam, nie umiałam nawet już nic. Przytulała mnie tak do mnie, wspominam. Taka piana to przytulała mnie, tego nie piłam, siedzimy. Poszli z tą lampą i słyszę tam matka, ta chyba mama, ta żona tego mówi, tak, to słyszę, to mnie bardzo nas zabolało. Coś ty to przywiózł, przecież to do rana nam umrze, do rana umrze, a jutro mamy wykopki ludzi zamówionych. To znaczy, to była już potem jesień, jak się potem zorientowałam, prawda? To tyle nas męczyli po tych obozach. A ten gospodarz mówi, I co to będzie? Mówi, co to będzie? No ludzi zamówionych mamy, wykopki jutro. I to umrze i kłopot tylko będzie. A on mówi, i co z tym zrobić? Wiem, co zrobię. Tak on ze dwa razy to pamiętam, jak gdzieś zaprzęgnę konia i zawiozę do szpitala. I ciarki mi przychodzą po nogę. I tak było. Ale jeszcze na tym nie koniec. To już najgorsze było potem. Ja już od razu dojrzałam, zrobiłam się dorosła. Mama strasznie się kręciła, wiła się, no to jak mówi, musi wyjść. I mama pomalutku wstała, wyszła, otworzyła, jaka sień była, do sieni. W nocy nikt nie wstał, nikt nie słyszał, bo oni się napracują, to spać. Wyszła do ogrodu, mówi mu, ja wyjdę, ja muszę wyjść do ogrodu, ja muszę tutaj, ty tu siedź cichutko. Mamy długo nie było. Mama przyszła i mówi, przyniosłam ci braciszka. O, honorów. Nie wiem, czy będzie żył, bo mi upadł, jak drzwi otwierała. Strasznie nie. Okropnie. Rano patrzę.
wszystko we krwi, tam słoma, to wszystko, siedzimy. Przyszła ta gospodyni, poleciała po sąsiadkę, ale żeby się zainteresowali, widziała, że w ciąży, że może coś być. Poleciała po sąsiadkę, bo żeby przyszła taka młoda, trzeba dziecko, trzeba wziąć, trzeba ochrzcić. Bo nie może być nieochrzczony, bo grzech. Grzech, teraz się opamiętała, że grzech. No i wzięły to dziecko, gdzieś tam w coś pozabijały. To gdzie mama jakieś miała, jakąś ciepielukę czy szmatę, to coś w domu może wzięła. Ja w ogóle byłam tak przerażona tym wszystkim, że ja od razu musiałam dojrzeć. Przybyło mi chyba z 15 lat. I zabrali to dziecko, myśmy tak czekali, co będzie. Wreszcie przychodzi gospodyni ta druga, że dziecko nie przywieźli, bo dziecko tylko zdążyli ochrzcić, zaraz umarło i pochowali. I ten rzeczywiście zaprzął konie rano do nas, mamy tak wszystko miało obkurwawione. Boże kochany, Boże, chyba gangreny została. Nie wiem, na tą furę wiózł nas i wiózł bez końca. Myślałam, że już to nie wiem, gdzie my jedziemy. I wie pani, gdzie nas przywiózł do szpitala Jana Bożego. Pod sam wieczór, cały dzień chłopina z tą furą tłukł po tych kamieniach. Przywiózł nas tam. Tam był koniec już mój, bo no koniec na tyle, że wymyli mnie całą, położyli po dwie osoby na łóżku. Wtedy kładło się tak, bo tak było ciasno z taką starszą osobą, nogami do siebie. Ja nie mogłam stanąć, płakałam, położyli mnie to siku, to, no bo mnie mama pomagała na nogi wstać. A mamy położyli, tak, taka duża sala była, tak patrzyłam, jak mamy położyli. Też przynieśli. To już było bardzo późno, już też noc była po prostu. I strasznie ktoś cierpiał, jęczał, płakał, pisze, to prawdopodobnie moja mama cierpiała, tak starsze, może coś się działo tam, no nie wiem, zakażenie czy co, nie mam pojęcia, bo mamy już rano nie było. Mamy znalazłam w zbiorowej mogile na Unickiej. 5 osób, jako druga, 42 lat. Mrówka Jadwiga.